Witajcie w kolejnym odcinku serii zatytułowanej Język niemiecki dla zaawansowanych. W serii, gdzie dzielę się z Wami różnymi ciekawymi fragmentami czy materiałami z niemieckojęzycznej prasy. Kilka dni temu otrzymaliśmy informację, którą można było przeczytać w internecie, że zmarła córka Whitney Houston. No i w niemieckiej prasie było bardzo dużo informacji na ten temat. No i ja wybrałem dla Was pewien fragmencik z artykułu z niemieckiego Bilda. Link do całego artykułu znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Zachęcam do zapoznania się z całym artykułem. I ten oto fragmencik chciałbym wpierw przeczytać, a następnie fragment po fragmencie, zdanie po zdaniu to przeanalizować pod kątem gramatycznym i następnie to przetłumaczyć. Ok, przeczytajmy sobie najpierw. Mamy tak. Foster dankte allen Fans für die ungeheure Liebe und Unterstützung, die der Familie in den vergangenen Monaten zuteil geworden sei. Bobby Christinas Angehörige seien bei ihrem Tod bei ihr gewesen. No dobrze, przeczytaliśmy sobie tutaj ten fragmencik. To teraz chciałbym zatrzymać się na następujących fragmentach. Spójrzcie, mamy tak, pierwsze zdanie. Foster dankte allen Fans. Ok, Foster. Foster to jest oczywiście nazwisko, czyli Foster podziękowała wszystkim fanom, tak? Dankte to jest oczywiście imperfekt od czasownika danken, czyli dziękować, allen Fans. Dlaczego tu jest allen? Ponieważ jest to celownik, oczywiście liczby mnogiej. Komu, czemu podziękowała? No i teraz wiemy, że czasownik danken łączy się z für, czyli za coś, dziękować za coś. Danken für etwas. I mamy tak, Foster dankte allen Fans für, za co? Die ungeheure Liebe, za przeogromną miłość. Und Unterstützung, i za wsparcie. Ok, lećmy teraz dalej, następne zdanie. To jest dalsza część tego zdania. I mamy początek die. Die der Familie in den bla 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 i tak dalej. O czym to nam mówi, że mamy tutaj die? I na końcu mamy orzeczenie. Oczywiście jest to nic innego jak zdanie przydawkowe, o którym coś więcej mówiliśmy troszeczkę wcześniej. Mam dwa filmy nagrane, jeżeli chodzi o tworzenie i ćwiczenia z budowy zdań przydawkowych. Jeżeli nie wiecie, jak je się buduje, to zachęcam do zapoznania się z nimi. Linki do tych dwóch moich opracowań znajdziecie również w opisie pod tym filmem. Czyli mamy tak. Wcześniejsze zdanie było. Die ungeheure Liebe und Unterstützung, czyli i wsparcie, czyli ta Foster podziękowała wszystkim fanom, między innymi za wsparcie. Unterstützung, widzimy, to jest końcówka ung, a wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim, które mają końcówkę ung, są rodzaju żeńskiego. Dlatego następna część tego zdania zaczyna się od die, ponieważ jest to zaimek względny, który musi być związany oczywiście z rodzajem rzeczownika, którego określa. Czyli Unterstützung, czyli podziękowała za wsparcie. Die der Familie in den vergangenen Monaten zuteil geworden sei. Tutaj mamy taki zwrot, zuteil werden, czyli stać się częścią czegoś, kogoś, tak? Czyli, jeszcze raz cofniemy się, czyli podziękowała za wsparcie. Die, które geworden sei, stało się tutaj częścią kogo, czego? Tej rodziny. I kiedy? In den vergangenen Monaten. Tak? W minionych miesiącach. Czyli jeszcze raz, całe zdanie. Foster dankte allen, czyli Foster podziękowała wszystkim fanom za ogromną miłość i wsparcie, które stało się częścią tej rodziny w minionych miesiącach. Innymi słowy, możemy to też przetłumaczyć nie jako, że stało się częścią, ale że po prostu ta rodzina otrzymała wsparcie w minionych miesiącach, czyli za wsparcie, które ta rodzina otrzymała w minionych miesiącach. Widzicie, możemy to troszeczkę też
inaczej przetłumaczyć, ale pamiętajmy, że tu nie chodzi o erhalten albo bekommen, czyli typowe czasowniki, które określają, że coś otrzymujemy, ale jest tutaj ten zwrot zu Teil werden, który chciałbym, żebyście zapamiętali, ponieważ na końcu będę miał pewne zadanie dla Was. Ok, lećmy dalej. Bobby Christinas Angehörige, czyli Bobby Christina to jest oczywiście córka Whitney Houston, czyli mam tak, Bobby Christinas Angehörige, czyli członkowie rodziny Bobby Christiny seien gewesen. Mamy znowu tutaj konjunktiv eins, czyli autor tego tekstu jakby dystansuje się od tego, czy faktycznie jest to prawdą, czy też nie. Ponieważ to zdanie znaczy na język polski to, że Bobby Christina, nie, członkowie rodziny Bobby Christiny seien gewesen, byli bei ihrem Tod, przy, podczas jej śmierci, bei ihr, przy niej. Tak? Ponoć, no ten autor, który pisał to zdanie, oczywiście nie mógł tego zweryfikować, uwierzył im na słowo, dlatego też, między innymi, dlatego stosuje się też konjunktiv eins. Czyli jeszcze raz, członkowie rodziny Bobby Christiny byli podczas jej śmierci przy niej. Ok, no to by było tyle, jeżeli chodzi o analizę tłumaczeniową i gramatyczną tego fragmentu. A teraz zadanie dla Was. Oczywiście nie chciałbym, żeby te filmiki z tej serii Niemiecki dla zaawansowanych były tylko oglądane przez Was w ramach takiej ciekawości, ale też, żeby to było też dla Was pewną pracą, którą musicie też włożyć sami, chcąc doskonalić swój warsztat językowy. Chciałbym, żebyście przetłumaczyli następne zdania, które Wam tutaj pokażę na język niemiecki. Pierwsze zdanie. Dlaczego nie podziękowano wszystkim fanom za wsparcie? Następne zdanie. Ich rodzina otrzymała ogromne wsparcie w ostatnim miesiącu. Ale uwaga, i właśnie tutaj, nie chciałbym, żeby ten czasownik otrzymała, aby tutaj był ani erhalten, ani bekommen, tylko żebyście napisali to w ten oto sposób, tłumacząc to dosłownie. Ogromne wsparcie stało się częścią tej rodziny w ostatnim miesiącu. Tak, czyli z wykorzystaniem tego zwrotu zu Teil werden. Ok, i ostatnie zdanie. Podobno Markus był przy jej śmierci. Z wykorzystaniem oczywiście trybu przypuszczającego konjunktiv eins. Zatem nie chciałbym, żebyście tego słowa tłumaczyli. Nie chcę, żebyście tego słowa tłumaczyli na język niemiecki, ponieważ to słowo podobno ma wprowadzić właśnie konjunktiv eins. Czyli to zdanie ma być w języku niemieckim tak przetłumaczone, że Markus był przy jej śmierci, ale tutaj oczywiście konjunktiv eins musi dotyczyć tego czasownika. Tak? Tego podobno nie tłumaczycie na język niemiecki. Ok, to tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do zapoznania się z innymi filmami z tej serii Niemiecki dla zaawansowanych. No i widzimy się w kolejnej części. Na razie, cześć.